nowe milenium. Chyba z dwójką na starcie minęły czasy, gdy neta mieli ludzie przyfarcie. Dziś net jest wszędzie, lata prawie w każdej chacie. Ale cóż wy wiecie, tamtych czasów przecież nie znacie. Dziś dzień zaczynacie od zasania trzech płyt, później filmy HD, tak to złodziejski jest chwyt. Ej, pomyśl baranie o tych, co z tego żyją. Ciebie to nie interere, upajasz się chwilą. Dlaczego dziś w rap branży trudno jest o złoto? Zastanawiacie się, już mówię, to przez was hołoto. Idź do sklepu, kup krążek swojego idola, lub zamów przez net, przywiozą jak pizzę bombola. Twój argument, nie chcesz kupować płyty w ciemno? Ja dając trzy dychy zainwestowałem na pewno. Ty trzy dychy wydajesz na fajki przez trzy dni. No cóż, ja słucham rap, płac się trój i wgiń. Tu dzieci sieci wrzucają do netu śmieci. 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 Jutro jest nowy rok, z czternastką na końcu. Każdy lata po necie, bo jest wreszcie na łączu. Wasz gwóźdź do trumny to propozycje YouTube'a, gdzie co drugi przed kamerą robi z siebie przygłupa. Tak, tak po prawdzie to wygląda nieciekawie, jak filmujesz i omawiasz swoje tanie śniadanie. Później jeszcze te kompleksy na tematy nieznane. Najczęściej wasze teorie są z palca wyssane. Jeden z drugim udaje internetowego krytyka, co głowę spuszcza w dół, gdy adresata spotyka. Dlaczego tak się dzieje, skoro komenty są anonimowe? Żaden z was nie podpisze się nazwiskiem na stronie. Lista jest długa, nie każdy się tu zmieści. Gimbus, cycu, gangi, kula, to elita dzieci sieci. Nie będę wszystkich wymieniał, byłaby nowa płyta. Szkoda na nich czasu, więc nawet o nich nie pytaj. Tu dzieci sieci wrzucają do netu śmieci. 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 Jakby to było, gdyby wyłączyli internet, znów wpisałbyś do prawo listy, to pewne. Już nie tylko zniewieściały piasek miałby platynę. Znów płyty rozchodziłyby się jak błeczki chwilę. Ale cóż, to już nigdy nie wróci do życia. Dzieci sieci wahaj staty wyszły z ukrycia. Dopiero gdy dorosną, zrozumieją swój błąd, gdy ciężko zarobią swój pierwszy gruby pieniądz. Oczywiście internet ma swoje zalety, ale rap przez niego ucierpiał, to fakt niestety. Twój idol pracuje, ty masz materiał za łatwo, dlatego sam nagrywam i rozdaję kumplom za darmo. Traktuję to jak zajawkę, nie maszynkę do hajsu. Ty jak chcesz do kradzionej nuty bansuj. Dla mnie jesteś i będziesz dzieckiem sieci zawsze. A kim jest OCZ? Tym, kto powiedział ci prawdę. Tu dzieci sieci wrzucają do netu śmieci. Tu dzieci sieci wrzucają do netu śmieci. Tu dzieci sieci wrzucają do netu śmieci. Tu dzieci sieci wrzucają do netu śmieci.